Dzień dobry, Sławomir Neumann, poseł Platformy Obywatelskiej, jest Państwa i moim gościem w studiu Platformy, bo to już prawdziwe studiu. Kłaniam się nisko. Witam Pana, witam Państwa. No, sprawy COVID-u i takie niestety połączenia są niezbędne. A jakim uczniem był Sławomir Neumann, wtedy jeszcze nie poseł? No powiedzmy, że nie byłem prymusem i najgrzeczniejszy też nie, ale też mieściłem się w jakichś takich ogólnych normach. Pan się mieścił w normale. Na wagary pan, przepraszam, chodził? Co woziłem, przepraszam? Czy na wagary pan chodził? A, bardzo rzadko, sporadycznie. Generalnie szkołę lubiłem. Było tam dużo ciekawych rzeczy do zrobienia i wiele ciekawych osób, z którymi można było fajnie czas spędzić, więc szkoła jest okej. Okay. Szkoła jest okej. Okay. Przekonają się o tym dzieciaki. Wiele z nich rzeczy, ogromna większość z nich właściwie, to po raz pierwszy od pół roku. No ale dobrze. Życzymy im w związku z tym wszystkiego dobrego i by szkołę wspominali równie to dobrze. To będzie trudny pewnie czas dla nich i dla nauczycieli, i dla rodziców, bo w związku z pandemią, no to nie będzie taki normalny powrót do nauki. Więc życzymy im powodzenia i trzymamy kciuki, bo to jest duży eksperyment powrót dzieci do szkół w tej sytuacji. A my wrócimy do rozmowy o polityce, a właściwie rozpoczniemy tę rozmowę. Czy nie ma pan takiego wrażenia, że ścieki z czajki rozmyły właściwie całą nową Solidarność? No jest to na pewno kłopot Rafała Trzaskowskiego, chociaż nie zawiniony przez niego, to dodajmy od razu. To, co się wydarzyło na awaria, pierwsza awaria, która była rok temu, pokazała, kiedy sprawdzono dlaczego, że to wada techniczna rury. Dzisiaj można się spodziewać, że pewnie jest to samo, ale no nie jest to rzecz komfortowa. Musi dzisiaj Rafał Trzaskowski skupić się na zamknięciu tej awarii. Pan mówi, że to nie jest zawinione przez niego. Tutaj można się spierać, bo ja przypominam sobie, że jeszcze w czerwcu ministerstwo i wszyscy inni labiedzili, że Rafał Trzaskowski nic nie robi w sprawie czajki. Wtedy wyście tłumaczyli, że to tylko kampania wyborcza i chcą po prostu zohydzić Polakom wspaniałego Rafała Trzaskowskiego. Efekt jest taki, że rok po tamtej awarii mamy kolejną i ścieki płyną do Wisły. No ale to nieprawdziwa teza, że miasto nic nie robiło. Miasto pracowało najpierw nad usunięciem tej pierwszej awarii, a później nad przygotowaniem planów, jak zapobiec kolejnym. Przypomnę, że w piątek zakończyły się oględziny całego tego kolektora przez inżynierów z Politechniki, chyba, jeśli się nie mylę, robione. I w sobotę okazało się, że jest kolejna awaria, więc no, to nie można mówić, że miasto nic nie robiło, bo przygotowało się do inwestycji, które powinny zapobiec tego typu działaniom na przyszłość. Ale no jest to dzisiaj problem, z którym miasto Warszawa się musi zmierzyć. Rafał Trzaskowski się z tym mierzy, pokazuje, że to zarządzanie kryzysowe jest na wysokim poziomie, bo bardzo szybka reakcja i bardzo szybkie decyzje. Panie pośle, co pan będzie robił pojutrze o 18? Pojutrze o 18 jest środa. Czwartek. Tak? Czwartek. Jeszcze nie wiem. Bo może by pan wpadł na most w Tczewie. Odbędzie się wielkie powitanie fali nowej Solidarności, która przypłynie z Gdańska. Z Warszawy, rzecz jasna. Będzie płynęła z Gdańska. Na most w Tczewie można, zawsze zapraszam, bo to historyczny jest obiekt. Tam rozpoczęła się tak naprawdę pierwsze strzały, które padły w czasie II wojny światowej, to na tym moście, bo tam Polacy zatrzymali niemiecki pociąg z wojskiem, więc warto. Natomiast ten most jest przez lata rozebrany. Miało być skończony i wyremontowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Był tam nawet wiceminister z Tczewa. Jezus Maria, ten PiS nawet mostu nie potrafi zrobić. Który nie skończył tej inwestycji, więc ja zapraszam wszystkich do Tczewa na most, bo zobaczą piękny obiekt i być może przymuszą rządzących do tego, żeby wreszcie go wyremontowali i zakończyli tę historię. Nie, to wspaniale. Pan wstąpi do Nowej Solidarności? Nie wybierałem się do Nowej Solidarności, bo jak rozumiałem i rozumiem ten ruch Rafała Trzaskowskiego, on jest skierowany dla ludzi, którzy nie chcą być członkami partii politycznych, chcą działać aktywnie w przestrzeni publicznej, mają ten zapał i energię. A to ja rozumiem, że to ma być taki drugi kod? Taki kod na drugą kadencję rządów PiS-u? Nie, myślę, że nie, że to ma być raczej formuła, która zintegruje ludzi, którzy włączyli się w kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego, chcieli tę swoją energię przekazać i tę swoją aktywność przekazać Rafałowi Trzaskowskiemu jako kandydatowi na prezydenta, ale nie chcą działać na co dzień w partiach. Ale panie pośle, to jest w ogóle jeszcze aktualny pomysł, bo umówmy się, 12 lipca były wybory, Rafał Trzaskowski kazał 2 miesiące czekać na inaugurację swojego wielkiego, spontanicznego ruchu, a teraz mówi, że musimy poczekać, bo mu ścieki lecą i on się musi tym zająć.
No, to, że zajmuje się Warszawą, to jest oczywiste. Jest prezydentem Warszawy i to jest jego zadanie główne. Ale ja pytam tak o politykę teraz. Pytam o politykę. Czy ten ruch to w ogóle jeszcze aktualny pomysł? Czy już nie należy raczej pogrzebać tego pomysłu i pójść dalej? To znaczy Rafał, z tego co słyszę i widzę, Rafał Trzaskowski chce ten ruch powoływać i myślę, że jest wielu chętnych, którzy w tym ruchu będą brali udział. Ale też wyraźnie o tym mówi, to nie będzie partia polityczna, która będzie na scenie politycznej odgrywała rolę taką, jaka jest przypisana partiom politycznym. Ma być to jeden z elementów wsparcia tego obozu demokratycznego, który za 3 lata w wyborach będzie mierzył się z władzą. Więc to porozmawiajmy trochę o tym obozie, obozie demokratycznym. Ludzie, którzy na co dzień nie chcą być w partiach politycznych. Ja zachęcam do wstępowania do Platformy Obywatelskiej. No właśnie, do czego pan zachęca? Do wstępowania do demokracji. To partie polityczne im są silniejsze, tym demokracja jest silniejsza. Pan mówi, zachęcam do wstępowania do Platformy Obywatelskiej. Ja też zachęcam, bo proszę państwa, za chwilę możecie państwo być w innej partii, bo jak rozumiem, coraz częściej pojawiają się pomysły, jak słyszę, coraz częściej pojawiają się pomysły, by nastąpił restart Platformy Obywatelskiej, by zmienić nazwę, zmienić coś więcej niż tylko przywództwo. Rozmawialiśmy zupełnie niedawno, bo w sobotę na wyjeździe w Gdańsku klubu parlamentarnego składającego się z członków Platformy. Tylko członkowie Platformy byli na tym spotkaniu. Rozmawialiśmy o przyszłości Platformy i o tym, jakie wyzwania przed nami stoją. Nie ma takich pomysłów, żeby jakimś prostym trikiem marketingowym udawać, że jest się kim innym. No nie, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak mówi o tym, że pomysł na zmianę nazwy jest brany pod uwagę. Myślę, że jest wiele osób, które uważa, że to jest pomysł nie najlepszy. Ja do takich należę. Uważam, 20 lat Platformy, w styczniu minie 20 lat Platformy za dobry okres dla Polski. To jest nie tylko 8 lat dobrych rządów dla Polski. Przypomnę te wszystkie nasze dokonania, które przez te 8 lat zrobiliśmy. To nie tylko przecież autostrady, Orliki, to nie tylko schetynówki, to nie tylko nowe szpitale, to nie tylko wyremontowane szkoły. To jest wiele, wiele rzeczy, które udało nam się zrobić. Tylko, że od 5 lat nie potraficie wygrać żadnych wyborów, a nawet od 6. Ale Platforma ma swoje dokonania i ma też swoje dokonania w opozycji, bo utrzymała opozycję, pozwoliła przetrwać wielu na tej opozycji, nie pozwoliła PiS-owi zdobyć zachwycający optymizm. Panie pośle, to ja zadam proste pytanie. Czy Borys Budka powinien odejść? Powinien oddać stery w partii, nie tylko w klubie, ale i w partii? Bo pojawiają się również takie głosy. Proszę posłuchać także posłów Platformy, którzy to mówią. Ale ja słucham wszystkich, rozmawiamy bardzo szczerze. Rozmawialiśmy o tym też w Gdańsku. Borys Budka jest przewodniczącym Platformy 8. miesiąc i myślę, że trzeba dać absolutnie szansę i wspierać przewodniczącego Borysa Budkę jako szefa Platformy. Tutaj nikt nie neguje tej roli. Czy nowym szefem klubu będzie kobieta? Czy będziecie mieli szefową klubu? Natomiast sam Borys Budka potwierdza, że chce rozdzielić, i to mówił na samym początku, rozdzielić funkcję szefa partii i szefa klubu parlamentarnego, więc wybory w klubie parlamentarnym nas czekają. Na kogo pan będzie głosował? Nie wiem, jeszcze nie ma kandydatów. Ja myślę, że bardzo dobrym kandydatem, który był takim, który połączy te wszystkie środowiska i trochę dołoży takiego spokoju i stabilności, byłby Tomasz Siemoniak. Nie wiem, czy będzie chciał startować, ale myślę, że miałby poważne szanse, żeby w klubie zastąpić Borysa Budkę i zrobić taki dobry tandem i taką synergię klubu i partii, bo to jest ważne dzisiaj, żebyśmy wspólnie, razem mogli przygotowywać się do tego, kto rządzi Platformą Obywatelską, a kto będzie rządził, to porozmawiamy na rmf24.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Dziękuję. No to porozmawiamy, bo pan mówi tandem, synergia, tak, to wszystko ładnie brzmi, ale mam takie wrażenie, że pokrywa to trochę brak treści, bo pan mówi, pan nie wie, kto będzie kandydował, ewentualnie Tomasz Siemoniak, ale to jest tak, że to ma zostać wszystko po staremu, a może Platforma potrzebuje nowej siły, nowych pomysłów, nowych osób w kierownictwie? Platforma na pewno potrzebuje takiego odświeżenia i takiego nowego programu, z którym pójdziemy przekonywać Polaków do nas. Mamy dwie jak gdyby ważne daty. To pierwsza data to styczeń przyszłego roku, czyli 20-lecie Platformy. To też wynikało z naszych rozmów w sobotę. To jest idealny moment, żeby Platforma na przykład zaprezentowała nową deklarację ideową i powiedziała tak naprawdę po 20 latach, bo 20 lat temu to była inna sytuacja w Polsce, na świecie, byliśmy w innej sytuacji budując Platformę. A dzisiaj jest sytuacja też już zupełnie inna i powinniśmy dać odpowiedź Polakom, po co jesteśmy, dla kogo jesteśmy. Ale niech się pan nie gniewa. Wy dajecie tę odpowiedź co wybory, a ostatnio mieliśmy sezon wyborczy, mieliśmy wybory co pół roku. I co wybory daje
dajecie, mało tego, inną odpowiedź na te pytania, mało tego, wy potraficie z dnia na dzień zmienić zdanie w sprawach dość ważnych, przynajmniej dla znacznej części obywateli, jak na przykład związki partnerskie. Dnia na dzień, dosłownie. Dlatego wymaga to, jak powiedziałem, poważnej rozmowy wewnętrznej i ustalenia pewnych twardych naszych kamieni milowych. Ale to wy naprawdę nie wiecie, jakie macie poglądy, panie pośle? Wiemy, jakie mamy poglądy. Wie pan, Platforma jest sumą poglądów jej członków. Dzisiaj, tak jak mówię, deklaracja ideowa sprzed 20 lat jest trochę jednak okurzona, bo wiele się zmieniło. Wtedy jeszcze nie byliśmy ani w Unii Europejskiej, ani w NATO. Dzisiaj trzeba o tym sobie jeszcze raz porozmawiać, przygotować na nowo ten dokument. A potem kto będzie przygotowywał na nowo deklarację ideową? Bo na przykład dzisiaj na tej scenie politycznej mieścimy, dla kogo chcemy być. No właśnie, dla kogo chcecie być, to jest dobre pytanie, ale też kto będzie tę deklarację przygotowywał? Pytam o to, bo na przykład Grzegorz Schetyna czuje się zmarginalizowany i mówi, że doświadczenie ludzi, którzy zakładali Platformę, czy Tuska, czy moje, powinno być wykorzystane. Z pewnością też będzie. Ja nie widziałem jakoś, odwołuję się do tego naszego spotkania w Gdańsku niedawnego, żeby Grzegorz Schetyna był marginalizowany, wypowiedział się. Ale dzień po tym spotkaniu mówił to, i co myślę, powiedziałem że w radiu. Każdy z nas, kto będzie chciał brać udział w tej rozmowie, w tej debacie o tym miejscu Platformy, o tym, kim jesteśmy i kim chcemy być, będzie brał w tym udział. Tutaj nie będzie nic na chybcikę, bo nie ma takiej potrzeby. Mamy trochę czasu, żeby spokojnie o tym porozmawiać. Czeka nas ta debata wewnętrzna, bo rzeczywiście jest tak, jak pan mówił. My przez ostatnie 2 lata mieliśmy permanentną kampanię wyborczą, co nie sprzyja takiej debacie programowej. A potem musimy zacząć się naprawdę poważnie dyskutować w Polsce, nie tylko w Platformie, o przyszłości, bo będziemy... Panie pośle, dobrze. Czy pan również jest wielepem? Wielepem? Tak. Co to znaczy? Myślę, że powinien pan poprosić kolegę partyjnego, kolegę z klubu, Tomasza Zimocha, o wytłumaczenie. On twierdzi, że ludzie mówią na posłów Platformy wielepy, bo wszystko wiedzą najlepiej i nie chcą nikogo słuchać. No to mam wrażenie, że czasami autorzy takich mądrych powiedzeń sami są najlepszą definicją tego. No bez przesady. Słuchamy ludzi, mamy... Panie Tomaszu, to do pana było, także słyszy pan. Sam pan jest wielepem. Czy ja bym chciał, żebyśmy wszyscy traktowali się poważnie i nie obrażali się. A jeżeli dyskutujemy, to dyskutowali się wewnątrz, bo to, na to polecam. Ja wiem, że Tomek jest świeżym politykiem i uważa, że... Ale może go to boli, może ma takie poczucie właśnie, że wstępował do innej partii, niż okazała się nią być. No nie jest członkiem Platformy, nie wstąpił do Platformy, jest naszym posłem z list Koalicji Obywatelskiej, dostał się do Sejmu. Choćby za to należy trochę szacunku dla Platformy i trochę szacunku dla Koalicji Obywatelskiej. Jest po to w środku, żeby też o tym rozmawiać i żebyśmy się w stanie byli razem wszyscy pomieścić w tym projekcie. Ale właśnie rozmawiać, poseł Zimoch znaleźć, mówi... Ale nawet ostro. Ja nie mam z tym problemu, żebyśmy wewnątrz rozmawiali bardzo, bardzo ostro czasami, ale tylko w ten sposób, w dyskusji takiej wewnątrz, jesteśmy w stanie te najlepsze rozwiązania i najlepszą naszą strategię przyjąć. To nikt nikomu nie chce niczego narzucać. To nie jest tak, że nie wiem, Borys Budka czy Zarząd Krajowy będzie narzucał bez żadnej dyskusji wszystkim to, jak mają myśleć i co mają mówić. Platforma nie jest taką partią. Partią nie była przez 20 lat. Sekundkę. I przez kolejne 20 lat nie będzie taką partią. A nie ma pan takiego poczucia, że wasi wyborcy mogą być zawiedzeni? Choćby tym, że przez 2 miesiące Rafał Trzaskowski, który cały czas budował takie poczucie, że hej, idziemy, wygramy, a nawet jeśli nie wygraliśmy, no to coś zmienimy. No to co się okazało? Po 2 miesiącach z tego wielkiego ruchu nie zostało nic. Rafał Trzaskowski zajmuje się ściekami, bo okazuje się, że nie bardzo mu wychodzi rządzenie Warszawą, przynajmniej w tej sprawie, okej? A Platforma zamiast przedstawić jakiś pomysł, powiedzieć Polakom, po co jesteśmy tą opozycją, zajmuje się tym, kto będzie szefem klubu, kto jest wielepem, a kto nim nie jest. No i tak naprawdę zajmuje się partyjnymi rozgrywkami, na przykład z Donaldem Tuskiem. Tak nie jest, to jest fałszywa teza i fałszywy obraz Platformy. My pracujemy wewnątrz... A co przekłamałem, panie pośle? Nie proszę powiedzieć, co było nieprawdziwe w tym, co powiedziałem? Miesięcy wakacyjne też na wewnętrzne rozmowy po to właśnie, żebyśmy mogli tę nową twarz, nową wizję Platformy
opowiedzieć. To nie jest tak, że jutro są wybory i my musimy jutro coś komunikować. My musimy do tego się spokojnie przygotować. Jesteśmy odpowiedzialną wielką partią, największą partią opozycyjną i od nas wymaga się więcej. Ja rozumiem, że czasami niektóre media bardzo mocno skupiają się na jakichś detalach, na takich właśnie personalnych rozgrywkach. Myśmy wybierali władzę klubu w sposób bardzo koncyliacyjny. Ale nie wybieraliście myślę, władz tak klubu, bo jest... W następnym rozdaniu, że kolejne władze klubu też będą wybrane w sposób koncyliacyjny, gdzie porozumiemy się wszyscy, żeby najlepszy tandem czy najlepszy zespół powstał i to jest też tradycja w Platformie. Uważam, że mamy dzisiaj... No nie, przepraszam. Wielką ja bardzo panem przepraszam. Ja akurat dość dobrze znam historię Platformy Obywatelskiej. To jest zadanie dla Platformy. I tradycją tej partii jest jedynowładztwo. Donald Tusk rządził partią niepodzielnie. No już bez żartów. Ale zauważył pan, że Donalda Tuska jako szefa Platformy już kilka lat w Platformie nie ma i to się ta Platforma też się zmienia. Dlatego mówię, musimy od nowa się określić. Po 20 latach to jest dobry czas, to jest dobry cenzus czasowy, żeby na styczeń przygotować tę nową Platformę, pokazać jak chcemy działać i zacząć rozmawiać o tych wyzwaniach, które czekają Polskę i świat po COVID-zie, po całej tej pandemii, bo przecież po drugiej fali, która niestety pewnie jesienią nas nie ominie, będziemy świadkami tej drugiej fali pandemii w Europie, w Polsce, na świecie, przyjdzie czas taki jak wiosna, kiedy cały świat będzie myślał o tym, jak żyć z tym wirusem, jak dać odpowiedzi na pytania te nowe w gospodarce, które się będą pojawiały, w stosunkach społecznych, też w polityce. Na to wszystko musimy dać odpowiedzi, o tym wszystkim musimy spokojnie porozmawiać, bo to jest wyzwanie na lata, nie na jeden okres, nie jeden sezon polityczny. To jest wyzwanie, które stoi przed Platformą, przed Polską na lata lub dziesięciolecia, więc to są prawdziwe rzeczy, o których warto dyskutować, a to, czy ktoś tak czy inaczej kogoś określa, są detalami i naprawdę nieistotnymi szczegółami. Dobrze, to zostawmy to w takim razie. Wszystkich mieszkańców Tczewa zapraszamy na piękny most, zwłaszcza w czwartek o 18:00, bo rozumiem, będą mogli razem z panem podziwiać nową falę Solidarności. Proszę nie być złośliwym. No, dlaczego? Dlaczego właściwie? A co mi zostało w taką piękną pogodę? Nie, panie redaktorze, ale bądźmy uczciwi w ocenach. Rafał Trzaskowski, kiedy był europosłem, był bardzo mocno zaangażowany i dzięki jego pracy, między innymi, ale dużemu wkładowi tej pracy, udało się pozyskać olbrzymie pieniądze europejskie na zbudowanie czajki, żeby ścieki do Wisły nie leciały wcześniej. Te ścieki leciały do Wisły 24 na dobę. Czyli właściwie dzięki... 365 dni w roku. Tak, więc tak. To, że jest awaria, to się zdarza. Niestety się zdarza. To, że widać przez rok nic nie zrobiono w tej sprawie, też się zdarzyło. Samo. Są niestety do przebudowy. Dobra, panie pośle, zostawmy czajkę. Jak rozumiem, jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. No nie jest dobrze, ale też niech pan nie wpada w takie czarnowictwo. Jakie czarnowictwo? Jakie czarnowice, wakacje się skończyły, jest pięknie, pogoda piękna. No, pogoda jest średnia, bo deszcz pada, ale deszcz też jest pogoda. A to przez PiS, wszystko przez PiS. Za Platformę świeciło słońce, sam pamiętam. Mówicie, deszcz pada przez PiS, to oni mają obsesję, że wszystko dzieje się albo przez Tuska, albo przez Platformę, a teraz przez Trzaskowskiego. Ale o obsesjach innych nie mówmy. Kłaniam się nisko panu i państwu, do usłyszenia i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.